Jestem z wami tutaj pierwszy raz na tej konferencji i zdaję sobie sprawę, że macie jakąś pewną formę, w której po prostu chciałbym się odnaleźć, ale ja jestem takim gościem, który czasami jakby nie mieści się w pewnych formach i jedną z rzeczy, o których bym poprosił, to o mikrofon. Bo ten jest taki patyk, który mnie trzyma w jednym miejscu, a więc... O, to dziękuję bardzo. Chyba, że jest taki obowiązek, że trzeba mówić. Tak? Okay. O, dziękuję bardzo. To, jeżeli to nie jest obowiązek, tak powiedziałem, w pewnych formach się trochę nie odnajduję. Ja lubię mieć kontakt z ludźmi, a więc czasami gdzieś tam sobie pójdę, siądę z wami sobie gdzieś tam, pochodzę. Więc wybaczcie, jeżeli to tak jakby tutaj zakłócam formę, ale będę starał się trzymać tej formy, którą macie. Poproszono mnie, żebym usługiwał na temat Bożego uzdrowienia i tak jak tutaj Krotoszyn od lat jest zaangażowany w służbę uwolnienia, tak my od lat jesteśmy zaangażowani w służbę uzdrowienia i od też wielu lat jestem też zaangażowany w organizowanie seminariów uzdrowienia w celu wyposażania wierzących, by to wierzący się modlili o innych. Z jednej strony, żeby wiedzieli, jak przyjmować uzdrowienie, ale z drugiej strony, żeby również usługiwali uzdrowieniem, bo wierzę, że większym błogosławieństwem jest dawać, aniżeli tylko przyjmować. I Boży plan jest taki, żebyśmy nie tylko przyjmowali, ale żebyśmy mogli pomagać innym przyjąć uzdrowienie. I to jest Boży plan dla każdego z nas. Więc pozwolicie, że może tak rozpocznę, że po prostu pomodlimy się wspólnie razem, żeby Duch Święty mówił do nas, żeby On nam usługiwał, ale żeby też nas przygotował do tego, co chce dokonać w naszym życiu i też przez nasze życie, okej? Z jednej strony w naszym życiu, ale z drugiej strony przez nasze życie. Więc modlmy się. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za Twojego Ducha Świętego. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś tutaj na tym miejscu. Dziękujemy za każdą osobę, która tutaj przyprowadziłeś, Panie. I wierzymy, że to nie jest przypadek, że te osoby są tutaj. One są dlatego, że są spragnione, że wierzą i że szukają Ciebie, ale też szukają pomocy w Tobie, Panie. I dzisiaj modlę się, aby mogli otrzymać tą pomoc, bez względu na to, jaka jest ich potrzeba. Panie, Ty masz moc, Panie, dzisiaj przyjść w swoim namaszczeniu i łamać jarzmo, niszczyć dzieła diabła i uwalniać, Panie, i objawiać swoje królestwo. I o to się dzisiaj modlimy, aby Twój Duch Święty poruszał się. Panie, modlę się, abyś mi też pomógł przekazać to, co chcesz. Panie, aby Twoje słowo wykonało pracę. I powiedziałeś, że ono nie wraca puste, ale pomyślnie wykonuje to, z czym zostało posłane. Więc modlę się, abyś posłał słowo życia, abyś posłał teraz słowo uzdrowienia, słowo wiary, aby ono wyprodukowało w nas wiarę potrzebną do przyjęcia uzdrowienia. Ojcze, dziękujemy Ci za Twojego Ducha Świętego i dziękujemy Ci za cudowne imię Jezus. Cudowne imię Jezus. Panie, wywyższam to wspaniałe imię. Panie, niech Twoje imię będzie uwielbione. Oddajemy Tobie chwałę, Jezu, i ogłaszamy, że Ty jesteś Królem, że masz wszelką władzę, wszelką moc na niebie i na ziemi, i tutaj również. I każdy język, i każda choroba musi ukłonić się, pokłonić się i poddać się Twojemu imieniu, Jezus. I niech tak się dzisiaj dzieje w imieniu Chrystusa Jezusa. A wszyscy powiedzieli na to amen, halleluja. Halleluja. Jesteście gotowi? Ja zawsze w kościele u nas w Częstochowie pytam, po czym mogę poznać, że jesteście gotowi? I wiecie, to jest taki dobry zwyczaj mieć z sobą Biblię i notować. A więc zachęcam was, jeżeli jesteś gotowy i chciałbyś coś zanotować, bo chodzi o to tak naprawdę, żeby potem podzielić się z tym z innymi. Tak? Bo ja wierzę, że Bóg teraz... O, tutaj mamy bardzo dobry przykład w pierwszym rzędzie notowania, a więc weźcie przykład z niego. Dobrze, a więc jak Bóg uzdrawia? Będę dzisiaj mówił o tym, w jaki sposób Bóg uzdrawia, a jutro będziemy mówili o tym, jak przyjmować uzdrowienie. Jak działać w wierze, aby przyjąć uzdrowienie. Ale dzisiaj rodzaje i metody Bożego uzdrowienia. Więc jeżeli sobie zapisujesz, to napisz sobie, jak Bóg uzdrawia, część pierwsza, rodzaje i metody Bożego uzdrowienia. Żebyśmy mogli wejść w ten temat, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest Boże uzdrowienie. Ja może też przy okazji spytam, ile ja mam czasu, bo tutaj ta odliczanka, rozumiem, te 48
Do tyłu to jest mój czas? Tak, to 40. To jest mój czas, 48 do tyłu. Okej, czyli nie muszę odliczanki włączać. Już tutaj mam odliczankę, dzięki bardzo. A czym jest uzdrowienie? Uzdrowienie, a również i uwolnienie, jest niczym innym jak manifestacją Królestwa Bożego. Kiedy ono ma miejsce, to możesz powiedzieć, widziałem Królestwo. Widziałem Boże Królestwo. A co to jest Królestwo? Królestwo jest tam, gdzie jest Król. Czyli jeżeli widzimy chorobę, jeżeli widzimy ubóstwo, jeśli widzimy jakiekolwiek zniewolenie, to możemy powiedzieć, że to nie jest przejaw Królestwa, a na pewno Królestwa Bożego. Raczej te rzeczy są wynikiem albo pochodzą z obszaru działania Królestwa Ciemności. Ale tam, gdzie jest Boże Królestwo, tam możesz widzieć zdrowie, tam możesz widzieć pokój, tam będziesz widział radość. Można powiedzieć, że w Królestwie jest błogosławieństwo, a w Królestwie Bożym jest błogosławieństwo, a w Królestwie Ciemności jest właśnie przekleństwo. Więc kiedy modlimy się tak naprawdę o uzdrowienie, to modlimy się o to, aby Królestwo przyszło, aby ono zaczęło się manifestować. I to jest taka podstawowa modlitwa, którą Jezus każdemu z nas wierzącym ludziom dał. Módlcie się, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. I potem dalej Jezus powiedział, módlcie się, przyjdź Królestwo Twoje i bądź wola Twoja. A więc tak naprawdę, kiedy modlimy się o uzdrowienie, to my modlimy się o to, aby Królestwo przyszło. W rzeczywistości też jest to zgodne z Bożą wolą. Bo po czym możemy poznać Bożą wolę? Po osobie Jezusa. Gdziekolwiek Jezus był, On czynił tylko to, co było Bożą wolą. Nikt z nas nie ma wątpliwości, że Jezus wypełnił wolę Ojca na ziemi i wszystko, co robił, to było zgodne z wolą Ojca. A gdziekolwiek Jezus był, zwróćcie uwagę, że gdziekolwiek szedł, tam uzdrowiał chorych. Więc możemy być pewni, patrząc na Jezusa, że uzdrowienie jest Bożą wolą, bo Jezus to robił. On nie mógłby działać przeciwko Ojcu. On zawsze robił to, co widział, że Ojciec robi. Więc uzdrowienie jest Bożą wolą. Jest przejawem i manifestacją Królestwa Bożego. Kiedy modlimy się o chorych, tak naprawdę modlimy się, Ojcze nasz, przyjdź Królestwo Twoje. To nie jest nic wielkiego. To nie jest dla jakichś wyjątkowych ludzi. To nie jest tylko dla pastorów, dla starszych, ewangelistów. To jest dla każdego z nas. Każdy z nas powinien się modlić, przyjdź Królestwo Twoje. Tak czy nie? Ktoś z was modli się, przyjdź Królestwo Twoje tą modlitwą? Mogę zobaczyć jakąś rękę? Jeśli się modlisz, to modlitwą przyjdź Królestwo Twoje, bądź... Okej, okay, to każdy z was może posługiwać uzdrowieniem. Jeżeli modlisz się tą modlitwą, to znaczy, że modliłeś się po to, żeby teraz praktykować. I na seminariach, które robimy, albo na przykład na szkole uzdrowienia, to raz w roku tylko, to właśnie to chcemy praktykować. Zachęcamy ludzi, żeby oni praktykowali. Ale dzisiaj trochę mam mniej czasu, a więc musimy przyspieszyć. I ciekawe jest miejsce to w liście do Hebrajczyków. Ale tutaj ciepło u was. Mogę się tak trochę rozpłaszczyć? Zdjąłem marynarkę, teraz bardziej na luzie, bo to w marynarce to zawsze wiecie tak. Okej, okay. A więc w liście do Hebrajczyków, rozdział 6, werset 5, Słowo Boże mówi o tym, że uzdrowienia i uwolnienia nazwane są cudownymi mocami wieku przyszłego. Tam jest mowa o tych, którzy doświadczyli właśnie Bożego działania, działania Ducha Świętego. I to działanie jest nazwane cudownymi mocami wieku przyszłego. To znaczy, że Bóg ma coś w przyszłości, co jeszcze się nie objawiło w pełni. Coś, co jest dla nas. Coś, co Bóg przygotował. Ale teraz możemy już doświadczyć takiej jakby namiastki, pewnej miary tego, co jest w przyszłości. I kiedy czytamy Słowo Boże, to możemy zobaczyć, że kiedy Jezus wróci, już nie będzie ani bólu, ani łez, ani cierpienia, ani żadnej choroby. Te rzeczy nie będą w ogóle miały miejsca w Królestwie Niebiańskim. Nawet one nie będą miały w tysiącletnim Królestwie. A więc jeżeli dzisiaj widzimy uzdrowienia, jeśli widzimy, jak są ludzie uwalniani, jakieś jarzma są niszczone, to widzimy, że objawiają się cudowne moce wieku przyszłego. Jakby wiek przyszły przychodzi do teraźniejszości. I to jest fantastyczne, gdy w jakimś miejscu ludzie zaczynają wierzyć, zaczynają szukać Boga i zaczynają doświadczać Królestwa, to mają jakby
możliwość, aby przenieść się w czasie i widzą rzeczy, które Bóg dla nas przygotował w pełni dopiero w przyszłości. Idąc dalej, jeśli chcemy dowiedzieć się, jak Bóg uzdrawia, potrzebujemy przede wszystkim przyjrzeć się uzdrowieniom w Biblii, a szczególnie uzdrowieniom, które miały miejsce w służbie Jezusa. Bo uzdrowienia również miały miejsce w Starym Przymierzu. One były jakby zapowiedzią tego, co się w pełni dokonało w służbie Jezusa. I tam mamy pewne wzory, mamy pewne wzorce. Zobaczmy teraz Dzieje Apostolskie, 10:38. Możesz o sobie zapisać. Dzieje Apostolskie, 10:38. I czytamy tutaj o Jezusie, że Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. Wiecie też, że wszędzie, gdzie chodził, czynił dobrze i leczył wszystkich dręczonych przez diabła, a działo się to dlatego, że był z nim Bóg. I tu jest pewien wzór. Chciałem, żebyście go zobaczyli. Po pierwsze czytamy, i ciekawe jest to, że to właśnie doktor Łukasz, on był lekarzem, ewangelista Łukasz, który spisał Ewangelię Łukasza i również Dzieje Apostolskie, był lekarzem. I zobaczcie, co ten lekarz pisze. To doktor Łukasz pisze, że uzdrowienia były związane tak naprawdę z namaszczeniem. Z namaszczeniem, które było na Jezusie. Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. A więc pierwsza rzecz, którą musimy zobaczyć, to to, że Boże uzdrowienie jest związane z namaszczeniem Bożego Ducha i z mocą Bożego Ducha. Jeśli ma gdzieś miejsce faktycznie Boże uzdrowienie, to będzie to miało związek z działaniem, z namaszczeniem Ducha Świętego. Druga rzecz, o której pisze dr Łukasz, to to, że on łączy choroby z dręczeniem przez diabła. Inne tłumaczenia mówią z byciem pod władzą diabła. Więc kiedy widzisz osobę chorą, ja nie chcę jakby demonizować wszystkich chorób, ale wiele z nich ma związek z byciem pod władzą diabła, z byciem dręczonym przez diabła. Niektóre choroby są jak dręczenie. Ja tutaj przed spotkaniem, zagadaliśmy się trochę, dlatego wybaczcie, że się spóźniłem, bo trochę czasami jak z dawno się kogoś nie widziało, to by się chciało trochę porozmawiać więcej. I zacząłem opowiadać o pokrzywce, którą miałem no, gdzieś ponad 2 lata temu. Mam zdjęcia, mogę wam pokazać. Wyglądało to strasznie. Całe ciało było, można powiedzieć, nie zawsze w tych samych miejscach, to się przemieszczało. Raz w tym, raz w tym, raz w tym. Zazwyczaj symetrycznie. Jeżeli tutaj była pokrzywka, to tu były takie duże plamy, grube. One były pieczące, miałem zwykle wtedy też temperaturę i ta pokrzywka się pojawiała w różnych momentach. Moja żona mówi, powinnaś zrobić jakieś badania na alergię. Czy nie masz alergii na pokarmy? Poszedłem na jedne, poszedłem na drugie i te wszystkie wyniki wskazywały na to, że nic nie powinnam jeść. Bo i na to, i na to, i na to, i na to, wiem, nic, nie warte te badania. A więc zacząłem błogosławić wszystko i jadłem dalej. Poszedłem do lekarza, oczywiście lekarz, jak zobaczył te wszystkie wyniki, no to wiem, to będzie alergia na pewno, dał mi lekarstwo na tą alergię. Pomyślałem, jak ja będę brał te lekarstwa, to ja się uzależnię od tych lekarstw i tak naprawdę będę ciągle musiał brać te lekarstwa. A więc pomyślałem, nie będę brał tych lekarstw. Ja wiem, że to jest wszystko to, co ja mówię, nie naśladujcie mnie. Bo czasami jak tego opowiadam, to jeżeli bym powiedział, rób to, co ja, to musiałbym mieć pewność, że Bóg ci mówi to, że masz to robić. Albo że masz tą wiarę, którą ja mam w tej kwestii. Bo jeżeli nie masz tej wiary, albo nie przeszedłeś przez tyle różnych momentów w życiu, a naprawdę wierzcie mi, że już sporo przeszedłem w swoim życiu, a za 2 miesiące skończę 60 lat, to już trochę przez te 60 lat zdążyłem zobaczyć w życiu i doświadczyć. I dlatego też jestem jakby w tym pewnym miejscu, ale nie wiem, w jakim miejscu ty jesteś z chodzeniem z Bogiem i z twoją wiarą. Więc nie zawsze jest to dobre naśladować tego, kto mówi coś na temat uzdrowienia. I ja tego nie powiedziałem, żeby nie było tak, tak? Okej? Okay? Żeby nie było, że ja wam powiedziałem, że macie tak robić. Okej, okay, dobrze. I jechaliśmy na narty do Francji. Ale ja wiem, że się rozgaduję, ale trudno. Co powiem, to powiem. I zauważyłem, że jak jem ser, to poserzę najwięcej tej pokrzywki. A tam mieliśmy jeść fondi. Nie wiem, czy wiecie, że we Francji dużo fondi. I ja nie wziąłem żadnych lekarstw specjalnie. Zresztą w ogóle nie brałem ich, ale w ogóle nie przyjmowałem, ale
spróbujemy. A więc zjadłem chyba taki cały, no tam taki był garnek, taki pełny fondi. Takie to dobre było, ale jak mi obsypało na drugi dzień, na wieczór, praktycznie parę godzin później. Oczywiście gorączka, całe w tej pokrzywce. I Bogę będzie, to jest dręczenie. Bo jak diabeł nie chce, żebyś jadł fondi, to jest dręczenie. I on cię może na różne sposoby dręczyć. A więc mnie dręczył, bo nie chciał, żebym jeść. A ja lubię jeść po prostu. Co ja poradzę na to? Mam nadzieję, że to nie jest nic złego jedzenie według was. No, okej. Halleluja. Z tego też uwalniają. Ja myślę, że wiele kobiet by chciało skorzystać z tej służby. Dobra, okej. A więc dręczenie. Diabeł dręczy. On powoduje, że jesteś pod jego władzą. I co on robi? Ogranicza twoje życie. Pozbawia cię radości. On chce, żebyś też krócej żył. Dlatego choroba to jest taka cząstka śmierci. Tak jakby noszenie jakby kawałka śmierci w swoim ciele. Namiastka. I Jezus przyszedł i Bóg go namaścił, aby leczył, czyli uzdrawiał wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. I dlaczego się to działo? A działo się to dlatego, że był z nim Bóg. Jak myślicie, czy Jezus dalej chce leczyć? Czy dalej chce uzdrawiać? No ale przecież go nie ma już teraz. Jezus poszedł do nieba. A więc jak on może to robić? Przez tych, z którymi jest. Tak jak jak Bóg był z nim, tak Bóg jest z tobą. I ze mną. On chce być ze mną. Jeżeli naprawdę chodzimy z nim, to on chce dalej robić to samo, co robił, bo to jest częścią Bożej natury. Bóg jest dobry. On kocha nas. On chce, żebyś jadł fondi. Po prostu on chce, żebyś cieszył się życiem. Ja wierzę w to, że Bóg jest dobry. I że się nie zmienił. A to, że czasami nam nie wychodzi, kiedy modlimy się o chorych, to często jest przyczyną tego, że nie jesteśmy wystarczająco blisko Boga. I nie chodzimy wystarczająco blisko z Nim. I dlatego ja jakby największym moim zadaniem i największym moim wyzwaniem i największą moją modlitwą to jest po prostu to, aby być blisko Boga i oglądać Go w swoim życiu. Jest taka modlitwa, którą modlę się prawie że codziennie. Z psalmu Dawida. O jedno prosiłem, o jedno zabiegam, aby oglądać piękno Pana i oglądać oblicze Jego. I wiesz, o to mamy zadbać. Żeby po prostu żyć w bliskości Boga. Żeby kochać Boga. Jeżeli będziesz miał takie pragnienie, czy diabeł będzie cię atakował? Czy nie? Będzie. Ale masz jedną pewność, że Bóg jest z tobą. A jak On jest z tobą, to ktoś przeciwko tobie, dasz radę, zwyciężysz. Bóg nam pomoże. Przejdziemy przez to. O, dobrze. Normalnie ja mam 14 wykładów, jeżeli chodzi o temat uzdrowienia. Żebym tak mógł dotknąć się tematu, to 14 godzin potrzebuję. Więc wy mnie zaprosiliście na dwie. Ja jestem we wstępie teraz. Wstępie do wstępu. Teraz jestem we wstępie do wstępu, a więc wybaczcie, jeśli nie powiem wszystkiego, ale chciałbym przynajmniej teraz na początku powiedzieć, że jest wiele dróg do uzdrowienia. I podam wam takich 6. Istnieje kilka dróg do uzdrowienia ciała. Pierwsza jest to uzdrowienie naturalne. Ono jest związane ze systemem odpornościowym człowieka, czyli systemem immunologicznym. Jest pewien taki mechanizm, który stworzył w nas, umieścił w nas Bóg, który powoduje regenerację i odnowienie w ludzkim ciele. Komórki się odnawiają, wiele rzeczy, skóra się odnawia, różne rzeczy. Nawet jak się poparzysz, to możesz zobaczyć, że w naturalny sposób zostanie pewne... Ten naskórek może być odnowiony w zależności od tego, jaki jest poziom oparzenia. Ale generalnie jest w nas coś, co się nazywa systemem odpornościowym i on jest w stanie pokonać chorobę. Jeżeli więc dbasz o swoje życie, o swoje zdrowie, jesz to, co potrzeba, nie za dużo fondi, to jest ważne, tak już mówiłem o tej fondi. A więc kiedy dbasz o swoją kondycję, dbasz o ćwiczenia, jesz mądrze, tak, zdrowo jesz i twój organizm jest silny, jest w stanie pokonać chorobę. Jest w stanie. Więc to jest naturalne uzdrowienie.
Drugie, uzdrowienie medyczne. Ono wykorzystuje środki farmakologiczne i technologię medyczną. Czy Bóg może tego użyć, aby kogoś uzdrowić? Może użyć czy nie? Może. Ale to jest uzdrowienie medyczne. Bóg używa uzdrowienia medycznego. Ale nie możemy je nazwać Bożym uzdrowieniem. Jest to uzdrowienie medyczne, które Bóg używa i w tym współdziała. Dlatego, że nie wszyscy mamy taką samą wiarę. Pamiętajcie o tym. To jest jedna taka myśl. Kolejna, trzecia rzecz. Uzdrowienie oparte o medycynę niekonwencjonalną, tak zwaną alternatywną. Nie chcę zbyt głęboko wchodzić, ale kiedy przeczytałem sobie cały wykaz różnego rodzaju praktyk medycyny niekonwencjonalnej, to zobaczyłem, że część z nich, za częścią z nich Bóg może stanąć, a za częścią raczej nie stanie. Zgodzicie się ze mną? Oczywiście to nie jest seminarium uzdrowienia, więc nie mogę wchodzić głębiej, ale tak powiedziałem, jeżeli chodzi o tą medycynę niekonwencjonalną, tą alternatywną, nie wszystko jest złe, ale też nie wszystko jest dobre. Musimy o tym pamiętać. Dobrze, idziemy dalej. Potem jest uzdrowienie psychologiczne, czyli wewnętrzne, emocjonalne. Na przykład te traumy, o których słyszeliśmy przed chwilą, powodują pewne związanie w emocjach. Emocje są chore. I czasami można pomóc człowiekowi poprzez uzdrowienie właśnie psychologiczne, a więc oparte o takie wewnętrzne uzdrowienie. Piąty rodzaj uzdrowienia to jest uzdrowienie demoniczne. Słyszeliście o tak zwanym panu Kaszpirowskim. Chociaż to też można by zaliczyć do medycyny niekonwencjonalnej Kaszpirowskiej. Dla mnie to było demoniczne uzdrowienie. To umierało niż odzyskiwało zdrowie po tych transach Kaszpirowskiego. Przynajmniej tak statystyki mówią. A więc mamy uzdrowienie, które możemy nazwać faktycznie uzdrowieniem, że w ciele następuje uzdrowienie z jakiejś choroby, ale człowiek poddaje się pod władzę demoniczną i diabeł potem w konsekwencji niszczy taką osobę. Czasami to się dzieje przez kontakt spirytystyczny z jakimś bioenergoterapeutą czy jakimkolwiek innym szarlatanem, ale to jest ważne, że jeżeli następuje kontakt z mocami demonicznymi, to możemy to nazwać uzdrowieniem, które jest uzdrowieniem demonicznym. I w końcu ostatnie uzdrowienie to jest uzdrowienie Boże, które ma miejsce na skutek działania mocy Ducha Świętego. Pamiętacie, o tym mówiłem wcześniej, Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. I on chodził i uzdrawiał, uwalniał ludzi, którzy byli dręczeni, którzy byli pod wpływem diabła. A więc widzimy wyraźnie, że wszystkie te uzdrowienia, które dokonywały się w życiu, w służbie Jezusa, apostołów, zawsze miały związek z mocą Ducha Świętego, z namaszczeniem Ducha Świętego. A więc to jest bardzo ważne. Sidlow Baxter powiedział coś takiego, to jest taka definicja, którą kiedyś przeczytałem. Boże uzdrowienie, przez Boże uzdrowienie rozumiemy uleczenie na skutek bezpośredniej interwencji jedynego prawdziwego Boga, żyjącego i osobowego, objawionego w Piśmie Świętym w osobie Pana Jezusa Chrystusa. Taka to sobie definicja. Ale ona jest właściwa. Boże uzdrowienie ma miejsce na skutek bezpośredniej interwencji Boga poprzez działanie Ducha Świętego w imieniu Chrystusa Jezusa. Ja osobiście wierzę, że Bóg może współdziałać z każdym rodzajem uzdrowienia, oczywiście poza tym demonicznym, o którym wam mówiłem, aby pomóc człowiekowi dojść do zdrowia. Dlatego, że Bóg wie, że ludzie mają różny poziom wiary, albo on też wie, że wielu nic nie wie na temat Bożego uzdrowienia. Więc dlatego, że naprawdę niewiele jest wiedzy na temat Bożego uzdrowienia, to niewiele też jest wiary, właściwego sposobu myślenia o Bożym uzdrowieniu. I Bóg w swojej wielkiej łasce i dobroci używa różnych sposobów, aby pomóc człowiekowi przyjąć Boże uzdrowienie. I to nie jest niczym niewłaściwym, jeśli w pewnym momencie modląc się, wierząc, zwracasz się o pomoc do medycyny, aby z niej skorzystać. Natomiast moim pragnieniem, moim marzeniem, czymś, co
co po prostu mnie ciągle popycha, to to, aby szukać więcej Boga, aby doświadczyć Jego namaszczenia, doświadczyć Jego Królestwa, aby być tak blisko Boga, żeby Jego namaszczenie mogło bez przeszkód poruszać się i działać przez nas, aby przynosić życie, uzdrowienie i Królestwo Boże. I wiele razy w historii Kościoła Bóg używał różnych ludzi poprzez tą bliskość i dawał im namaszczenie. Ono spoczywało na nich, nie tylko było w nich. Jest różnica, kiedy Duch Święty jest na mnie, a kiedy jest we mnie. Może wspomnę trochę o tym. Ale kiedy Duch Święty spoczywa na mnie, to wtedy On zawsze spoczywa na mnie nie ze względu, albo On spoczywa na mnie ze względu na to, co widzi we mnie, ale nigdy to nie jest dla mnie, ale to jest dla innych. Rozumiecie mnie? To nigdy jest, to jest z powodu tego, co widzi we mnie, ale to nie jest dla mnie, żeby budować moją pozycję, albo żebym się lepiej czuł, ale to jest ze względu na innych. Dlatego też możemy powiedzieć, że Bóg współdziała w naszym uzdrowieniu na różne sposoby. Natomiast Boże uzdrowienie jest wyjątkowe. Wynika z bezpośredniego działania mocy Bożej i zawsze ono oddaje całą chwałę tylko i wyłącznie Bogu. Jest wyjątkowe. Wynika z bezpośredniej interwencji albo działania Bożego. Ja w moim życiu powiem wam o takim jednym, chyba jak dotąd prawdopodobnie to było jedno z najpotężniejszych, jak nie najpotężniejsze doświadczenie takiej Bożej interwencji. Miało to miejsce na początku mojej służby i to jest ciekawe, mam blisko 60 lat, ale największe działanie Ducha Świętego, największe działanie namaszczenia Ducha Świętego ku uzdrowieniu ja doświadczyłem w pierwszej dekadzie mojej wiary. Jestem już w czwartej dekadzie mojej wiary, ale w pierwszej dekadzie widziałem najwięcej cudów, najwięcej uzdrowień. I najwięcej też Duch Święty poruszał się w moim życiu. Szczególnie, kiedy przyjechaliśmy do Częstochowy i zaczęliśmy pracę. To jest ciekawe. To też pokazuje mi, że to nie zależy od twojego stażu. Możesz mieć krótki staż, a Bóg cię może używać. A możesz mieć długi staż i cię już nie używa. To nie zależy od zasług też. Nie przez zasługi. Jest w tym wiara, jest w tym łaska. Moglibyśmy szukać innych jeszcze elementów, ale opowiem wam o tej historii. Przez pewien czas mieszkałem w Jaworznie i chodziłem tam do takiej placówki misyjnej. Jeszcze to nie był kościół. Tam właśnie powstawał kościół. I byliśmy częścią tej placówki misyjnej. Tam też mieszkaliśmy w budynku kościelnym, gdzie ta placówka się znajdowała. I jedna z sióstr, która miała na imię Maryla, zachorowała na raka krwi, na białaczkę. Miała dwoje dzieci, syna, który miał może gdzieś 8 lat i córkę, która może miała 15-16. I nie miała męża, była sama i ona zachorowała. Więc te dzieci były po prostu pozostały bez mamy. I kiedy ona chorowała, to się przedłużało. Większość czasu spędzała w szpitalu. To była już ostatnia faza tej białaczki. Wyglądała po prostu jak kobiety w Oświęcimiu na tych zdjęciach. Mniej więcej taki był jej wygląd. Nie miała włosów zupełnie. Więc wypuszczali ją co jakiś czas na przepustkę i wtedy była w domu. Ona nawet już nie przychodziła do kościoła. Ale wtedy można było ją odwiedzić, jak była w domu. I kiedyś poszliśmy tam z Asią się o nią modlić. Wołaliśmy do Pana, modliliśmy się. Jak widzisz taką kobietę w takim stanie i masz świadomość, że ma dwójkę dzieci, to po prostu rozwala twoje serce. I gdzieś pojawia się taka naturalna empatia, emocja, która temu towarzyszy. A więc naprawdę zaangażowaliśmy się. To było z całego serca się modliliśmy i nic się nie wydarzyło. Nic. Wtedy w kościele w Jaworznie, w tej placówce misyjnej były dwie grupy. Jedna grupa chciała jej pomóc dostać się do nieba, ją przygotować na niebo, a druga chciała ją zatrzymać na ziemi. Ja byłem w tej pierwszej grupie. Chciałem ją zatrzymać na ziemię przez uzdrowienie. A ta druga grupa ją zachęcała w niebo, to piękne miejsce. Tam jest lepiej, tam nie ma ani bólu, ani łez i tak dalej. Więc rozumiecie, to zawsze w kościele są jakieś różne grupy. Ja w tym czasie się przygotowałem do mojej służby jako ewangelista.
jeździłem do Ustronia. Tam tak naprawdę byliśmy przez całe 2 miesiące i tylko na weekendy wracałem do domu. Każdego dnia modliłem się o Marelę, każdego dnia. I po prostu wiedziałem, że modliliśmy się o nią, nic się nie wydarzyło, więc każdego dnia po prostu wstawiałem się. I ja teraz pokazuję jeden ze sposobów, modlitwa wstawiennicza. Modlitwa wstawiennicza. Ja się wstawiałem za nią do Boga, żeby Bóg ją uzdrowił. I w pewnym momencie usłyszałem, wręcz słyszałem, kilka razy w życiu na pewno to słyszałem, jako wyraźny głos Boży. Idźcie z Asią w sobotę, módlcie się o nią, a ja ją uzdrowię. Ja to słyszałem, wiedziałem, że mamy iść i się modlić w sobotę. Już byliśmy wcześniej, 2 czy tam 3 tygodnie wcześniej, się nic nie stało, ale teraz miałem obietnicę, ja to słyszałem. A więc poszliśmy. Jako że na tym seminarium w Ustroniu oglądaliśmy wykłady Suzette Hafting, która ona mówiła, jak się modlić o chorych. Pokazywała pewne takie kroki do uzdrowienia. Na pierwszym kroku mówi, zacznijcie ogłaszać Królestwo Boże i Panowanie Jezusa w tym miejscu. Uwielbiajcie Pana i ogłaszajcie Jego Królestwo. I tam były kolejne kroki. A więc ja pamiętałem to nauczanie, więc pojechaliśmy tam. Miałem słowo, miałem obietnicę i zaczęliśmy się modlić. Byłem ja, moja żona, jej siostra i Maryla. 4 osoby były wtedy w tym pokoju. I zaczęliśmy ogłaszać, że Jezus jest Królem, że On ma władzę nad rakiem, że On jest tym, który uzdrawia. I przez jakiś czas tak uwielbialiśmy, pamiętałem ten plan, to pierwszy punkt, to pierwszy uwielbiaj Pana. I w pewnym momencie, kiedy uwielbialiśmy Boga, pojawiło się to, o czym mówię, co nazywa się namaszczenie. Pamiętacie? Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. I w pewnym momencie odczułem, jak Bóg namaszcza mnie swoim Duchem Świętym i mocą i Duch spoczywa na mnie. Wcześniej był we mnie cały czas. Od momentu, kiedy się na nowo narodziłem i zostałem ochrzczony Duchem Świętym, wiem, że Duch Święty jest we mnie. Ale nie mogę powiedzieć, że 3 tygodnie czy 4 tygodnie wcześniej, że spoczywał na mnie. On był we mnie, ale nie spoczywał na mnie. Widzicie różnicę? On nie spoczywał wtedy na mnie, ale był we mnie. Ale w tym momencie, kiedy uwielbialiśmy, ja odczułem wyraźnie, jak Duch Święty spoczywa na mnie, jak namaszczenie Boże spoczywa na mnie i Jego moc spoczywa na mnie. I to, co się pojawiło wtedy, a miałem ręce podniesione do góry i uwielbiałem Pana, nagle odczułem, że mniej więcej do łokci czy za łokcie tak moje ręce płoną. Są jak w ogniu. To było okropne gorąco, które odczułem w rękach. Ja zapomniałem o tych 4 krokach, które mówiła Suzette Hafting, zupełnie. Po prostu tylko podszedłem do niej i powiedziałem, Jezus cię uzdrawia. I tylko jedną powiedziałem, duchu raka odejść w imieniu Jezusa. Tylko tyle, duchu raka odejść w imieniu Jezusa, Jezus cię uzdrawia i koniec. Ona powiedziała, że odczuła, jak od tego czubka głowy, dosłownie ten ogień, bo położyłem ręce na głowie, on przeszedł przez całe jej ciało, aż do stóp. I wtedy powiedziała do swojej siostry, czy mogłabyś mi przynieść coś do jedzenia? I teraz chciałem wam powiedzieć, ona nie czuła żadnego smaku, wszystko było zniszczone przez chemię. Czy to było słone, czy to słodkie, czy cokolwiek, ona nic nie czuła. Cały jej przełyk był wypalony. Tak naprawdę to cokolwiek zjadła, to wymiotowała. Wyglądała jak kościoptur dosłownie ze skórą, obciągnięty skórą. I jej siostra zrobiła jej taki kleik, dała tam jabłko. I ona zaczęła jeść. Mówi, czuję smak. I wszystko, co wiedziałem o tym, to to, że ona poczuła smak po tej modlitwie. Żeby przyspieszyć i nie opowiadać wszystko w szczegółach. 2 tygodnie później była w szpitalu i zrobili jej badania. Nie było ani jednej komórki nowotworowej. Ani jednej. Chwała Ci, Jezu. Chwała Ci, Jezu. I słuchajcie, przeżyła całe 10 lat i dzieci dorosły, a potem nie na raka, tylko na jakąś chorobę z płucami, ona zmarła. Nie żyła bardzo długo, ale całe 10 lat Bóg jej dał. Lekarze wcześniej mówili, dają jej 2 tygodnie i nie wiedzieli, czemu ona ciągle żyła. I ci ludzie z jednej, ja przypuszczam, że ona ciągle żyła, bo jedni ją chcieli zatrzymać z kościoła, a drudzy chcieli jej pomóc, a więc gdyby wszyscy się zgodzili razem co do w jedności, że jednak ją zatrzymamy, to byłoby szybciej, a tak to po prostu to przedłużało się. Natomiast w tym momencie wiem, że po prostu Bóg jej przedłużył życie. Mówię wam o pewnych rzeczach po to, żebyśmy połączyli uzdrowienia z namaszczeniem i z mocą.
że to nie jest przez jakieś techniki. Ja wiedziałem o 5 rzeczach, które mówiła Sigrid Hafting. Mógłbym was o tym nauczać. Ale jak przychodzi namaszczenie, to wszystko bierze w łeb. Wszystkie kroki są niepotrzebne. Jest namaszczenie Ducha Świętego i objawia się w imieniu Jezusa przez wiarę. I gdybym miał powiedzieć, co temu towarzyszyło? Czy to była moja wiara? Nie. Po prostu Bóg udzielił namaszczenia. Udzielił namaszczenia do uzdrowienia. Może to był dar uzdrowienia. Może to był dar wiary. Ale coś w tym było, co pochodziło z Ducha Świętego. I cała chwała jest tylko dla Niego. Bo ja wcześniej próbowałem się modlić w oparciu o moją wiarę i o Ducha Świętego, który był we mnie, a był we mnie i się nic nie wydarzyło. Ale kiedy przyszło namaszczenie, wtedy się wydarzyło. Dlatego powiem wam tak. Czasami jestem w szpitalu, niedawno byłem w szpitalu. Wiem, że łamię mam wasze formy, bo nie wiem, czy można siedzieć tu na tym krześle. Nie można, no ale... Ci mówią, że wolno, no okej. Zastanówcie się w przyszłym... w niedzielę mi odpowiecie. Dwa czy trzy tygodnie temu byłem w szpitalu u człowieka, który jechał na motorze, to był wierzący człowiek, nie będę mówić z jakiego miasta, jak ma na imię. Miał marzenia, żeby dostać motor na urodziny i skończył 40 lat i dostał w prezencie motor. Pierwszego dnia, który wsiadł na motor, miał wypadek i na tym wypadku, w ogóle przeżył ten wypadek, miał zderzenie czołowe. Jadąc trochę chyba zbyt szybko wjechał, chociaż to było około 60 km na godzinę. Te 60 na ten zakręt to było widocznie za dużo, a więc zjechał na lewy pas, a na tym lewym pasie jechała kobieta naprzeciwko samochodem i uderzył czołowo z nią w tą kobietę. Złamany kręgosłup z przemieszczeniem w taki sposób. Kręgosłup zupełnie, wszystko złamane, przemieszczone. Miał kilka konsultacji. Wylądował w ogóle w szpitalu na Porkitce w Częstochowie, bo to było blisko Częstochowy ten wypadek, dlatego tam go przywieźli. Potem miał konsultację. I lekarze powiedzieli, nie podejmiemy się tego. Nie ma. Medycyna nie ma odpowiedzi. Po prostu nie ma. Czucie miał tylko w rękach do pasa. Potem już żadnego czucia. Złamany kręgosłup i przemieszczony tak. Spróbujcie sobie to wyobrazić. 40 lat. Dostajesz prezent, który jest spełnieniem twoich marzeń. I twoje życie się załamuje. Masz żonę, masz dwójkę dzieci i po prostu wszystkie plany biorą w łeb. I modliłem się z nim, rozmawiałem z nim i zobaczyłem, że ten człowiek ma wiarę. On ma wiarę i on mówi, jeżeli ta operacja ma się nie odbyć, bo powiedzieli lekarze, wielu lekarzy konsultowało wyniki i wszyscy powiedzieli, nie, medycyna nie ma odpowiedzi. A on powiedział, może to jest właściwa droga, bo Bóg chce mnie uzdrowić i wierzę, że mnie uzdrowi. I teraz... Odwiedzały go różne osoby i niektóre osoby, zawsze tak będzie w Kościele, powiedziały, ale Bóg da ci siłę i pomoże ci żyć z tym, co masz. Trochę podcinało jego wiarę, na której się trzymał. Ale czym się one kierowały? Po prostu prawdą, faktem medycznym, że po prostu to nie jest możliwe. Nie można zoperować, nie można tego już naprawić. To jest niemożliwe. Ale mamy tu jeszcze jedno ale. Ale dla Boga jest wszystko możliwe. Wszystko możliwe. I ja wiem, że to może nie stanie się tak z dnia na dzień, ale wiem jedną rzecz. Że jeśli ten człowiek ma wiarę i przyjdzie taki moment, w którym Bóg przyjdzie w swojej mocy, ze swoim namaszczeniem, to w tym namaszczeniu nie tylko osób, który jest złamany, może się wzrosnąć i może być odbudowany, ale ktoś, kto jest martwy przez 3-4 dni, może wrócić do życia. I to się stało. Mówię o Łazarzu. Więc jeżeli to się z Łazarzem stało, to jaki problem dla kręgosłupa? Mam tutaj książkę, którą napisałem 10 lat temu. Też mógłbym wam opowiadać historię, jak ona powstała. Bóg powiedział mi, żeby napisać książkę, dlaczego Bóg uzdrawia i pokazał mi też okładkę. Zazwyczaj moje książki zawsze mają tytuł od Pana Boga i mają okładkę od Boga. Więc to na tej okładce właśnie kości, które jakaś ręka rzuca. Dlaczego Bóg uzdrawia tylko niektórych ludzi?
I w książce jest historia uzdrowienia na jednym ze spotkań Williama Branhama. Kto z was słyszał o Williamie Branhamie? Prawdopodobnie od czasu Jezusa i apostoła Pawła nie było człowieka tak namaszczonego przez Ducha Świętego jak William Branham. Nie było człowieka, który miałby taki niesamowity dar słowa wiedzy, jaki on miał. I na jednym ze spotkań zostało uzdrowione dziecko, którą matka przywiozła z innego stanu, ze Stanów Zjednoczonych, które miało około 28 chorób absolutnie nieuleczalnych. Opis tego dziecka jest taki, że po prostu kiedy czytasz tą historię, to wydaje ci się, że to wręcz potwór. Na oczach ludzi odrastały kończyny, na oczach ludzi oczy, które były białe, stały się normalne. Tam były okropne choroby, które były absolutnie leczone. Bóg dał mu wzrok, język, który wystawał, wrócił. On nie mówił, nie miał nóg. Został uzdrowiony na oczach 2000 ludzi. I człowiek, który to opisywał, mówi, stałem parę metrów, widziałem, jak to się stało. Takie rzeczy Bóg robi. Takie rzeczy Bóg robił. I On może wszystko. Może wszystko. I ja w tak wierzę. Tylko jest jedna rzecz. Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. A działo się to dlatego, że był z nim Bóg. Kościele, gdybyśmy żyli tak, jak Jezus powiedział, żebyśmy żyli i gdybyśmy byli tak blisko Boga, jak Jezus chce, żebyśmy byli, to rzeczy, o których czytaliśmy w historii, o których czytamy, również działyby się w Polsce, w naszym życiu, w naszych kościołach. Ja tak wierzę. A więc problem nie jest to, że mamy za małą wiarę. Myślę, że problem jest to, że nie żyjemy wystarczająco blisko Boga. I dlatego musimy tego szukać. Jego bliskości, Jego obecności. A jeżeli On przyjdzie i będziemy mieli Jego obecność, to wszystko się może wydarzyć. Wszystko się może wydarzyć. Dobrze. Ten zegarek źle idzie. Pokazuje, że 10 minut do końca. Ja jestem we wstępie dopiero. Zwyczaj tak jest. John G. Lake, o tym Johnie G. Lake'u chciałem powiedzieć, że wydałem książkę, którą jakiś czas temu trafiłem na nią w języku angielskim. John G. Lake on Healing. Słyszeliście o tej książce? Człowiek, który był chyba po tym Williamie Branhamie, taki kolejny, którego Bóg w potężny sposób używał, John G. Lake. I on napisał książkę o uzdrowieniu. I jako, że moją pasją jest to, żeby uwolnić wiarę w to, że Jezus jest lekarzem, postanowiłem, że musimy ją przetłumaczyć na język polski, tą książkę. I przetłumaczyliśmy. I wydałem tą książkę, John G. Lake o uzdrowieniu. Jest już po polsku. I tu są opisane również tak niesamowite cuda. Tak niesamowite cuda, że kiedy ja o nich czytam, to moje serce jest zawsze rozpalone. Czytałem ją już 3 razy i myślę, że jak jeszcze z 10 razy przeczytam, to może trochę więcej do mnie trafi, jak przeczytam tą książkę. Są książki, do których możesz ciągle wracać. Zgodzisz się ze mną, że tak to jest. Smith Wigglesworth, Zawsze wzrastająca wiara. Nie wiem, ile razy już to czytałem, ale mogę ją czytać i czytać i czytać. To też jest taka książka, którą możesz wiele razy czytać, a powinnaś nawet co jakiś czas czytać, żeby na nowo obudzić w tobie pewne rzeczy. I oczywiście on żył na początku XX wieku, 1911 rok, mniej więcej ta książka w tym czasie powstała i medycyna była wtedy w powijakach i on tam bardzo negatywnie się wyraża o medycynie, bo połowa jego rodzeństwa zmarło, mimo że lekarze próbowali im pomóc, ale wtedy była medycyna na poziomie eksperymentu, farmakologia była również eksperymentalna i tak naprawdę on absolutnie odrzucił medycynę. Zresztą podobnie jak w mieście Sion, w zasadzie tak powinno się to miasto mówić po polsku, w którym John Alexander Dowie takie miasto stworzył i tam również nie było w ogóle medycyny. Zupełnie usunięto lekarzy, nie było aptek, tam tylko modlono się i Bóg dokonywał absolutnie niesamowite cuda.
A więc ta książka musi mieć poprawkę na czas, w którym została napisana, ale to, co napisał John G. Lake, on napisał takiego, to jest definicja, którą on zawarł w tej książce. Definicja uzdrowienia Johna G. Lake'a jest to uzdrowienie mocą Ducha Bożego dokonane za pośrednictwem Ducha Człowieka. I on tak wierzył. I ja też tak wierzę, bo to jest ponadczasowe. Jest to uzdrowienie mocą Ducha Bożego dokonane za pośrednictwem Ducha Człowieka. Czyli moc Bożego Ducha musi znaleźć Ducha Człowieka, przez który może przepływać, aby błogosławić innych. Takim człowiekiem był Jezus. Dopóki Jezus nie został wypełniony Duchem Świętym, dopóki Duch Święty nie spoczął na Nim i pozostał, to nie słyszymy, nie czytaliśmy o tym, że były jakieś uzdrowienia w Jego służbie do 30 roku życia. Ale kiedy Duch Święty spoczął na Nim i pozostał, to namaszczenie wypływało z Jego życia. Amen? Czy coś stoi na przeszkodzie, żeby Duch Święty mógł spoczywać na Tobie? Ja wierzę, że nic. To tylko od nas zależy. Ja wierzę, że nadchodzą czasy, w którym Bóg nie będzie już używał gwiazd, jak Benny Hinn, jak William Branham, jak John G. Lake, jak Reinhard Bonnke. Tomek to może zamiatać podłogę w kościołach. Ale Bóg będzie używał swojego kościoła. Ciebie i mnie. Bóg chce nas używać. Ale musimy zawsze pamiętać, żeby Jemu oddawać chwałę za wszystko. I to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Okej? Dobrze, a więc wiem, że powinienem przyspieszyć, ale i tak się już nie da, pozostało 6 minut. A więc chciałbym wam powiedzieć o takich dwóch sposobach podziału Bożych uzdrowień. Bo powiedziałem, że będę mówił o rodzajach i o metodach. W zasadzie to, co ja robię teraz, to ja was inspiruję i buduję waszą wiarę. Nawet nie wchodzę w nauczanie. Bo mam tak mało czasu, że to jest trudno wejść i usystematyzować całe nauczanie na temat uzdrowienia, ale po prostu was inspiruję. A więc dwa takie rodzaje uzdrowienia. I tak bym najprościej mógł podzielić Boże uzdrowienia. Uzdrowienia inicjowane przez Boga i uzdrowienia inicjowane przez naszą wiarę. Dwa rodzaje. Okay? Uzdrowienia, które Bóg inicjuje, i uzdrowienia, które są zainicjowane przez naszą wiarę. A teraz jeszcze drugi taki sposób. I myślę, że też można by taki sposób podzielić uzdrowienia, albo raczej sposoby, w jakich człowiek może przyjąć uzdrowienie. Okej? To tak będzie lepiej. Sposoby, takie trzy sposoby na przyjęcie uzdrowienia, to jest w oparciu o duchowe dary. Na przykład dar uzdrowienia, dar wiary, dar czynienia cudów. Wszyscy zgodzą się, że Smith Wigglesworth miał dar wiary. A więc uzdrowienia ludzie mogli przyjąć w wyniku daru wiary, który spoczywał na nim. On dosłownie aktywował wiarę, kiedy przemawiał. Ludzie otrzymywali wiarę, kiedy słuchali go, jak on przemawiał w wierze. I ta wiara była uwalniana. Potem dokonały się cuda. Czyli w oparciu o dary duchowe. Drugie. W oparciu o Bożą obecność w zgromadzeniu, o atmosferę wiary w zgromadzeniu, która zostaje uwolniona. Myślę, że osobą, która uwolniała atmosferę Ducha Świętego w zgromadzeniu była Catherine Kuhlman. Ona nawet nie kładła rąk na ludzi, ale jako, że ona chodziła w namaszczeniu Ducha Świętego i potem uwielbienie i chwała, która towarzyszyła jej spotkaniom, tych nabożeństwom cudów, była taka atmosfera wiary i takie oczekiwanie. Bo czym jest wiara? Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Że ludzie, zanim ona zaczęła przemawiać, już byli uzdrawiani. I niekoniecznie musieli być na sali. Mogli być nawet poza salą. Ale ta atmosfera powodowała, że ludzie byli uzdrawiani. Bez nakładania rąk. Czyli mamy pierwszy rodzaj, to są dary Ducha Świętego, dar uzdrowienia, wiarę, czynienia cudów. Dar proroczy to też jest dar, który powoduje, aktywuje uzdrowienia. Po drugie, atmosfera wiary, wypływająca z obecności Bożej. Dlatego tutaj wspomnieliście, że też spotkania może za jakiś czas będą przebudzeniowe. A więc to się wiąże z obecnością Ducha Świętego. Obecność Ducha, która tworzy atmosferę dla cudów. I w końcu
Trzecie to jest w oparciu o odkupienie, które dokonało się na krzyżu, czyli wiara w obietnicę, którą Bóg nam dał w osobie Chrystusa i w tym, co Jezus zrobił na krzyżu dla nas. To są trzy rodzaje, trzy sposoby na przyjęcie uzdrowienia. Teraz zobaczcie. Nie zawsze jest tak, że jest gdzieś blisko jakiś człowiek, który ma dar uzdrowienia. Kiedyś tak patrzyliśmy też na Benehina na przykład i wiele razy był zapraszany do Polski. Reinhard Bonnke tak samo był wiele razy zapraszany do Polski i ludzie wiedzieli, że jakby był Reinhard Bonnke, a to z nim przyjechałby ten dar uzdrowienia, więc mielibyśmy przebudzenie w Polsce i kraj byłby zbawiony, ale niestety to się nie stało, on nie przyjechał, umarł, jest w niebie, już nie przyjedzie. A więc nie zawsze mamy ludzi z darem uzdrowienia. Poza tym z tym darem to nie jest aż tak, jak myślicie, że jak ktoś przejawia się dar uzdrowienia, to gdziekolwiek on jest, to na zawołanie ten dar będzie się manifestował. Podobnie jest z proroctwem. Nie zawsze jest tak, że ktoś, kto ma dar proroczy, będzie zawsze dla każdego prorokował. Ale to nie jest ten temat, więc sorry, że poruszam w ogóle. A więc jeżeli nie masz kogoś takiego, to jeszcze jest to drugie. Druga możliwość, musisz się znaleźć w miejscu, gdzie jest ta atmosfera wiary, obecność Ducha Świętego, namaszczenie. Nie wiecie, gdzie teraz takie jest miejsce, gdzie takie jest namaszczenie? A tutaj teraz. Okej. Okay. Przyjmujemy tak. Piąteczka to jest. Tak będziemy oczekiwali i tego będziemy doświadczali. Ale kiedyś tak było w Pensacoli. Słyszeliście o Pensacoli? Brownsville, Pensacola, Steve Hill. Tak było też w Toronto. I ludzie tam jechali, latali samolotami z całego świata, bo chcieli tam doświadczyć tej obecności. I faktycznie w tym miejscu było wiele cudów, wiele uzdrowień. Ja byłem sam jakoś tak na początku przeciwny, ale gdyby dzisiaj coś takiego w jakimś miejscu było, to ja bym chętnie tam pojechał. Chętnie bym pojechał. I teraz tak, powiem ci tak. Jak jesteś zdrowy i nie masz jakiejś takiej wielkiej potrzeby, to myślisz, a szkoda pieniędzy wydawać taki kawał, przecież w końcu Bóg też jest w Polsce taki sam. Ale jak masz raka i masz jeszcze 2 miesiące albo 3 miesiące do końca życia, to kupisz bilet, zapłacisz to i polecisz tam. Zgodzicie się ze mną, że tak jest? Zrobisz wszystko. Bo chcesz żyć. Ale nie ma za dużo takich miejsc. I tu jest ta trzecia obietnica i trzeci sposób najważniejszy. I chciałbym powiedzieć wam, że to jest coś, czego ja się trzymam jak kotwicy. To jest wiara w odkupienie, które dokonało się na krzyżu Golgoty. To jest wiara w odkupienie. I teraz z pewnością potrzebowałbym jeszcze przynajmniej 2 godziny, żeby tą wiarę aktywować w was, żeby wam pokazać, co się dokonało na krzyżu. Z pewnością wy już o tym mówiliście tutaj, ale gdy zaczynasz mieć objawienie tego, co dokonało się na krzyżu, to wtedy jest aktywowana wiara. Bo nie wystarczy tylko słyszeć o to, co się dokonało na krzyżu, bo każdy z nas słyszał o krzyżu. Tu jest tak duży, że trudno go nie zobaczyć. Ale ja do 22 roku życia wiele razy przychodziłem do tego czy innego, znaczy do tego nie chodziłem, do różnych kościołów, widziałem krzyże, z postacią Jezusa ukrzyżowanego. Można je zobaczyć na rogach ulic, w różnych miejscach, ale to, że patrzyłem na krzyż, to wcale nie było, nie miało to nic wspólnego z tym, że ja wierzyłem w to, co dokonało się na krzyżu. Ja potrzebowałem objawienia tego, co Jezus dokonał na krzyżu. I to objawienie tego, co dokonało się na krzyżu, dopiero uwolniło wiarę, aby mógł przyjmować uzdrowienie i modlić się o innych. I wiara w odkupienie, które dokonało się na krzyżu, to jest uniwersalna droga dla każdego wierzącego i w oparciu o tą drogę, o ten sposób Bożego uzdrowienia, myślę, że na świecie dokonuje się najwięcej uzdrowień. Najwięcej uzdrowień. Dużo więcej niż w oparciu o dary uzdrowień dokonywane przez ludzi, którzy mają je. Dużo więcej niż w oparciu o te przebudzenia i poruszenia, gdzie ta atmosfera jest uwalniana. Ale jeżeli gdziekolwiek na świecie ludzie otrzymują wiarę w to, co dokonało się w odkupieniu, to wtedy mogą przyjmować uzdrowienie. Wszędzie, w każdym czasie i w każdym momencie. A kiedy patrzymy na Izajasza, 53 rozdział, tylko może to jeszcze wspomnę, bo ja już jestem na czerwonych cyfrach teraz jestem już. Hmm.
I kiedy popatrzycie na Izajasza, Księga Izajasza, ja osobiście uważam, że to jest jeden z najważniejszych wersetów, rozdziałów Biblii. Izajasz 53 rozdział i werset 4-5, tam jest napisane: ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uzdrowieni. I proszę zobaczcie, również Piotr mówi o tym, że nie srebrem ani złotem zostaliśmy wykupieni, ale drogocenną krwią baranka. I tam Piotr mówi o wykupieniu od naszego marnego postępowania, przekazanego nam przez ojców, czyli życia w ciele, życia w grzechu. Jesteśmy uwolnieni, odkupieni od tego, albo nabyci przez krew baranka, abyśmy już tak nie żyli. Abyśmy byli wolni od grzechu. Aby grzech nad nami nie panował. Jezus zapłacił cenę. I zazwyczaj akcent kładziemy na tym, na tą cenę, która jest w odkupieniu przez krew. Ale na krzyżu Golgoty Izajasz nie mówi tylko o odkupieniu, które jest w krwi baranka, ale również mówi o uzdrowieniu, które jest w sińcach i ranach Jezusa. I tam jest napisane, że sińcami i ranami Jego zostaliśmy uleczeni, czas przeszły dokonany. I tak samo jak nasze grzechy zostały nam przebaczone przez krew baranka i to się dokonało w przeszłości. To, co dokonało się, co to Jezus dokonał w przeszłości, ściągamy do wymiaru teraźniejszości przez wiarę i przyjmujemy. Jesteśmy wolni i diabeł traci prawo do naszego życia. Tak samo przez wiarę w to, co dokonało się w przeszłości, w sińcach i ranach Jezusa, ściągamy przez wiarę do wymiaru rzeczywistości. I to musi być pierw uwolnione w duchu, a dopiero kiedy jest uwolnione w duchu, dopiero zaczyna manifestować się w ciele. Dopóki ta wiara nie pojawi się w duchu, to będzie trudno również to aktywować w ciele. Więc to musi się dokonać pierw w duchu. Słyszeliście to, co powiedział Salomon? Dzielny duch przezwycięży chorobę. Czyli to duch daje nam zwycięstwo nad chorobą. Coś musi być w duchu dokonane, aby potem dokonało się w ciele. I kiedy to zaczyna mieć miejsce, wtedy zaczynają pojawiać się uzdrowienia. A więc wiara w kupienie, które dokonało się w Chrystusie Jezusie na krzyżu. Kiedy czytamy Izajasza, 53 rozdział, wersety 4-5, to tam jest napisane, że Mesjasz umrze. To jest słowo prorocze. 700 lat przed Chrystusem wypowiedziane, które wypełniło się w czasie Jezusa, w czasie, kiedy Jezus był na krzyżu i wtedy On ostatnie słowo, kiedy powiedział, pamiętacie, to było: wykonało się. Coś zostało zapowiedziane, a Jezus powiedział: to znaczy, że moje przebaczenie się już dokonało. To znaczy, że diabeł nie ma już władzy nad moim życiem. To znaczy, że śmierć nie ma władzy już nad moim życiem. Jestem uwolniony od lęku przed śmiercią. Wiem, co to znaczy mieć przed oczami widmo śmierci. Kiedy pisałem tą książkę, Dlaczego Bóg uzdrawia tylko niektórych ludzi, i po trzecim rozdziale zacząłem ślepnąć, a więc poszedłem do okulisty, okulistka zbadała moje oczy i powiedziała: Pan ma książkowo zdrowe oczy. No tak, ale ja nie widzę. 1/4 pola widzenia była to zupełna plama. Więc myślałem, może jakaś zaćma, może jaskra, nie wiedziałem. W końcu wysłała mnie na tomografię komputerową mózgu. Kiedy lekarz zobaczył obraz mojego mózgu, to guz zajmował 1/4 półkuli mózgowej. Miał prawie 5 cm średnicy, taka piłeczka. I nawet nie welfrona mi nie wyciągnął, tylko od razu mnie wysłał na parkitkę tam na neurochirurgię. Mówi: niech pan nie wyciąga tego welfronu, bo to już, wie pan, komórki mózgowe obumierają, więc czym szybciej trzeba to wyciąć. Więc poszliśmy tam z Asią, z moją żoną. Przychodzi ten lekarz na izbie przyjęć, ogląda tą płytkę. Mówię: no co pan sądzi na podstawie tych wyników, jak jest umiejscowiony guz, jakie są rokowania? A on tak popatrzył na mnie. Mówię: pan, no, ja panu daję tak 50/50, albo pan umrze, albo będzie żył. Polecam parkitkę. Tam naprawdę lekarze zachęcają do modlitwy. Oni mają większy wpływ na nasze życie modlitewne niż pastorzy. Motywatorzy, absolutnie tak. Ja popatrzyłem na Asię, Asia popatrzyła na mnie i tylko pochiwaliśmy: dziękujemy, jednak rezygnujemy. Nie będziemy tutaj leczyli się. Dziękuję. Wróciłem i zaczęła się walka, bój
wiarę. Miałem już 3 rozdziały książki. Wszystkie zmieniłem. To zmieniło moją perspektywę patrzenia na uzdrowienie. Wszystko zostało wywrócone do góry nogami w moim życiu, moja teologia. Tak dużo nie studiowałem słowa i nie modliłem się jak wtedy. Książka powstała w 3 miesiące. Więc jeśli nie czytaliście jeszcze tej książki, to podobno jest dobra. Wprawdzie ja ją napisałem, ale podobno jest dobra. Może ktoś czytał ją? Tak, 2 osoby? Ktoś mi mówił, że jest dobra. No, także podpisam jakby. Ale i tak jej nie ma już, także skończył się nakład. Kolejny się zresztą skończył. Zostało mi tam parę sztuk jeszcze, ale to jest tylko parę sztuk. I wtedy ja wiedziałem, że ja muszę szukać Boga. I ja muszę podcinać różne rzeczy w moim życiu. Wiecie, to jest tak, że gdyby był ktoś, kto potrafi w 100% odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego Bóg uzdrawia tylko niektórych ludzi i miałby receptę na to, co zrobić, żeby być uzdrowionym i naprawdę odpowiedziałby na wszystkie pytania, dlaczego Bóg nie uzdrawia, to ja bym pousuwał te wszystkie rzeczy, które są przyczyną, że Bóg nie uzdrawia i zrobiłbym wszystko, co ta osoba pisze, że mam zrobić, żeby być uzdrowiony. I wtedy byłbym uzdrowiony. Na 100%. I za taką książkę warto wtedy dać, no, na pewno kilka tysięcy warto dać. Ale nie ma takiej książki. Natomiast jest jedna, która jest ważniejsza i cenniejsza od wszystkiego. To jest Słowo Boga. I On powiedział tak. Moje myśli to nie myśli wasze. I moje drogi to nie drogi wasze. Ale jak niebiosa są wyższe od ziemi, tak moje myśli są wyższe od myśli waszych. I moje drogi od dróg waszych. I jak niebo spuszcza deszcz i śnieg i ono spada na ziemię i nie wraca puste, ale pomyślnie wykonuje moją wolę, tak również i moje słowo, kiedy trafia do waszych serc, ono również wykona moją wolę. I myślę, że to jest to, co możemy zrobić. A więc szukać Boga, przyjąć Jego Słowo. Jeżeli On nam wskazuje jakąś drogę, to musimy Mu zaufać i wierzyć, że On ma dobre myśli o nas i chce nam pomóc. Wiem, że nie wyczerpałem tematu, ale przynajmniej udało mi się Was może troszkę zainspirować. Dziękuję za uwagę.